Wir wollen heute Nachmittag darüber nachdenken ein wenig, was es für uns als Christen bedeutet, Frucht zu bringen. Chcemy dzisiaj wieczorem zająć się tym, co dla nas chrześcijan oznacza przynosić owoc. Wir wollen vier Stellen aus dem Neuen Testament lesen. I przeczytajmy cztery miejsca z Nowego Testamentu. Die erste aus dem Johannes Evangelium. Pierwsze z Ewangelii Jana. Kapitel 15. 15 rozdział. Johannes 15, wir lesen Vers 8. 15 rozdział, 8 wiersz. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydajecie i staniecie się uczniami moimi. Und Vers 16. 16 wiersz. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Dann eine zweite Stelle aus Hebräer 13. Drugie miejsce z Hebrajczyków 13. Vers 13 bis 16. Od 13 do 16 wiersza. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Steht da im Polnischen auch Frucht der Lippen? Oder ist das ein anderes Wort? Ja. Okay. Dann aus Kolosser 1. Kolosan, pierwszy rozdział. Vers 9 und 10. 9 i 10 wiersz. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu, w poznawaniu Boga. Und Galater 5, Vers 22. Galatian 5, 22. Owocem zaś ducha są. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Wir haben zuerst aus dem Johannesevangelium gelesen, Kapitel 15. Czytaliśmy najpierw z Ewangelii Jana 15 rozdziału. Und in Vers 16 sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch auserwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. I w 16 wierszu czytaliśmy, ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby wasz owoc był trwały albo pozostał. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir als Christen auserwählt sind, dann denken wir meistens an etwas anderes. Jeśli jako chrześcijanie myślimy o wybraniu, to przeważnie myślimy o czymś innym zazwyczaj. Die typisch christliche Auserwählung finden wir zum Beispiel in Epheser 1. To typowe chrześcijańskie wybranie znajdujemy na przykład w Efezjan 1 rozdział. Wir sind zur Sohnschaft auserwählt. Jesteśmy wybrani do synostwa. Wir sind zur Kindschaft auserwählt. Jesteśmy wybrani do tego, by być dziećmi. Unsere Auserwählung hat damit zu tun, dass der Vater einmal Kinder im Vaterhaus haben möchte. Nasze wybranie ma związek z tym, że nasz ojciec chce mieć kiedyś w domu ojca dzieci. Aber es wäre verkehrt, die Auserwählung darauf zu begrenzen. Ale byłoby to błędne, gdybyśmy wybranie tylko do tego ograniczyli. Auserwählung hat es auch mit der Praxis unseres Christenlebens zu tun. Wybranie ma również, jest powiązane również z naszym praktycznym życiem jako chrześcijan. Der Jesus sagt hier, ich habe euch auserwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt.
Pan Jezus tutaj mówi: wybrałem was i przeznaczyłem, abyście owoc wydawali. Die christliche Lebenspraxis besteht aus Bewegung. Życie chrześcijańskie, praktyczne chrześcijańskie życie złożone jest z ruchu. Der Jesus sagt hier, dass wir hingehen sollen. Pan Jezus tutaj mówi, abyśmy szli albo wyszli. Menschen, die zuerst zu dem Herrn Jesus gekommen sind, gehen dann in die Welt hinein. Ludzie, którzy przyszli do Pana Jezusa, idą w świat. Und zwar mit dem Ziel, Frucht zu bringen. A mianowicie mając na celu wydawać owoc w tym świecie. Wir sind also gerufen, zuerst zu dem Herrn Jesus zu kommen. A więc jesteśmy powołani, by najpierw przyjść do Pana Jezusa. Bei ihm zu bleiben und von ihm zu lernen. U Niego pozostać i uczyć się od Niego. Und dann schickt er uns in die Welt, um für ihn Frucht zu bringen. I potem On wysyła nas w ten świat, abyśmy owoc przynosili. Das ist der ausdrückliche Wille des Herrn Jesus. To jest ta wyraźna wola Pana Jezusa. In Johannes 10 spricht der Jezus von seinen Schafen. W Jana 10 rozdział Pan Jezus mówi o swoich owcach. Und dort sagt er auch, dass wir eingehen und ausgehen. I tam też Pan mówi, że wchodzimy i wychodzimy. Deshalb habe ich gesagt, das christliche Leben hat etwas mit Bewegung zu tun. Dlatego też powiedziałem, że to chrześcijańskie życie związane jest z tym poruszaniem się czy ruchem. Es ist eigentlich ein ständiges Ein- und Ausgehen. To jest w zasadzie ten ciągły proces wchodzenia i wychodzenia. Es ist ein Eingehen zu dem Herrn Jesus und Gemeinschaft mit ihm zu haben. To jest to wchodzenie, czyli mieć z Panem Jezusem społeczność. Es ist ein Ausgehen in die Welt, um für ihn Frucht zu bringen. I wychodzenie do świata, czy w świat, aby przynosić dla Niego owoc. Die Frucht, die wir bringen für den Herrn Jesus, die bringen wir nicht so sehr in der vertrauten Gemeinschaft der Gläubigen. Ten owoc, który przynosimy dla Pana Jezusa, to nie przynosimy tak bardzo w tej społeczności wśród wierzących. Da können wir natürlich auch Frucht bringen. Oczywiście w tym zakresie też możemy ten owoc wydawać. Aber die eigentliche Frucht bringen wir, indem wir ausgehen. Ale ten w zasadzie, ten zasadniczy owoc wydajemy, gdy wychodzimy. Und das Ausgehen spricht von unserem alltäglichen Leben. A to wychodzenie mówi o naszym codziennym życiu. Da, wo wir leben, da, wo wir arbeiten, möchte der Herr Jesus, dass wir Frucht für ihn bringen. Tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie pracujemy, Pan Jezus chce, abyśmy wydawali, przynosili ten owoc. Und der Jesus sagt das hier zu seinen Jüngern. I Pan Jezus mówi tutaj to do swoich uczniów. Und das wollen wir ja alle sein. A przecież wszyscy chcemy nimi być. Was ist eigentlich ein Jünger? Kto to jest uczeń? Ein Jünger wird durch drei Dinge gekennzeichnet. Uczeń scharakteryzowany jest trzema rzeczami. Erstens ist ein Jünger jemand, der lernt. Po pierwsze, uczeń to ktoś, kto się uczy. Das Wort Jünger bedeutet sogar eigentlich Schüler. W zasadzie... Ein Jünger ist jemand, der lernt. Więc uczeń to jest, tak akurat w języku polskim, uczeń to jest ten, który się uczy. So wie ein Kind in der Schule lernt. Tak jak dziecko właśnie uczy się w szkole. So lernen wir als Erwachsene alle. Tak i my jako dorośli wszyscy się uczymy. Und wir lernen von dem Herrn Jesus. I uczymy się od Pana Jezusa. Ein Jünger ist zweitens jemand, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Po drugie, uczeń to ten, który kroczy za Panem Jezusem, naśladuje go. Die zwölf Jünger damals sind mit dem Herrn Jesus über das Land durch das Land gezogen. Tych 12 uczniów wtedy chodziło z Panem przez ten kraj, chodziło za nim. Sie sind ihm nachgefolgt. Oni naśladowali go. Und drittens ist ein Jünger jemand, der dem Herrn Jesus dient. A po trzecie, uczeń to ktoś, kto służy Panu Jezusowi. Und dabei sollen wir Frucht bringen. I w tym powinniśmy przynosić owoc. Beim Lernen, beim Nachfolgen und beim Dienen bringen wir Frucht. Przy uczeniu się, przy naśladowaniu i przy służeniu wydajemy owoc. Für wen bringen wir eigentlich die Frucht? Dla kogo ten owoc przynosimy? Für den Herrn Jesus? Dla Pana Jezusa? Ja, natürlich. Tak, oczywiście. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Wir haben in Vers 8 gelesen, mein Vater wird verherrlicht, wenn ihr viel Frucht bringt. W 8 wierszu czytaliśmy, uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Da ist jemand, der unser Leben beobachtet. Jest ktoś, kto obserwuje nasze życie. Das ist der Vater im Himmel. To jest właśnie ten Ojciec w niebie. Und er schaut hin, ob in meinem und deinem Leben Frucht für ihn gefunden wird.
I on patrzy, czy w twoim i moim życiu jest dla niego owoc. Und dann heißt es, der Vater wird darin verherrlicht. I jest napisane, ojciec będzie przez to uwielbiony. Das bedeutet mehr, als dass der Vater nur Freude daran hat. To oznacza więcej niż tylko, że ojciec z tego ma radość. Natürlich hat der Vater Freude daran, wenn wir Frucht bringen. Oczywiście ojciec raduje się, jeśli my przynosimy owoc. Natürlich hat der Jesus Freude daran, wenn wir Frucht bringen. Oczywiście i Pan Jezus cieszy się, raduje się, gdy przynosimy owoc. Aber hier heißt es sogar, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Ale tu jest napisane, ojciec mój będzie uwielbiony, jeśli obfity owoc wydacie. Was bedeutet das, dass der Vater verherrlicht wird? Co to oznacza, że ojciec będzie uwielbiony? Das Wort verherrlichen bedeutet, dass man jemanden in seiner Schönheit und Vollkommenheit darstellt oder zeigt. To oznacza, że ktoś kogoś w jego piękności i w jego wspaniałości przedstawia, pokazuje go. Das heißt, wenn wir Frucht bringen, wird etwas von Gott dem Vater sichtbar. To znaczy, jeśli przynosimy owoc, to wtedy na nas widoczne jest coś z Ojca. Das war natürlich vollkommen im Leben des Herrn Jesus so. Oczywiście to było doskonale widoczne w życiu Pana Jezusa. Niemand hat den Vater so verherrlicht und so dargestellt wie der Jesus. Nikt nie przedstawił i nikt nie uwielbił Ojca tak właśnie jak Pan Jezus. Aber als Jünger sind wir jetzt aufgerufen, den Vater zu verherrlichen. Ale my jako uczniowie jesteśmy wzywani do tego, by właśnie Ojca tak przedstawiać. Und dann fügt der Jesus hinzu und ihr werdet meine Jünger werden. I tutaj Pan Jezus jeszcze dodaje, i staniecie się uczniami moimi. Das muss uns jetzt eigentlich wundern. I to w zasadzie powinno nas co najmniej zadziwić. Der Jesus spricht doch hier zu seinen 12 Jüngern. Pan Jezus tutaj mówi przecież do swoich 12 uczniów. Sie waren doch schon seine Jünger. Przecież już byli jego uczniami. Warum sagt er jetzt, ihr werdet meine Jünger werden? A dlaczego tutaj mówi w czasie przyszłym, staniecie się uczniami moimi? Sieht auf den ersten Blick unlogisch aus. Na pierwszy rzut oka to jest nielogiczne. Ist es aber nicht. Ale tak nie jest. Das Wort, ihr werdet meine Jünger werden, bedeutet ganz einfach, ihr werdet euch als meine Jünger beweisen. Te słowa oznaczają i potwierdzicie, że jesteście moimi uczniami, okażecie się jako moi uczniowie. Wenn wir Frucht bringen und den Vater verherrlichen, beweisen wir damit, dass wir Jünger des Herrn Jesus sind. Jeśli wydajemy owoc i przez to uwielbiamy Ojca, wtedy jest to dowód, że jesteśmy uczniami Pana. In Vers 5 sagt der Herr Jesus, wenn wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. W piątym wierszu Pan mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Das zeigt uns eine ganz wichtige Voraussetzung zum Fruchtbringen. To nam pokazuje bardzo ważny warunek, by ten owoc wydawać. Wir müssen in ihm bleiben und er in uns. My musimy trwać w nim, a on w nas. Was bedeutet das? Co to oznacza? Das bedeutet, dass wir in praktischer Gemeinschaft mit unserem Herrn leben. To oznacza, że musimy żyć w praktycznej społeczności z naszym Panem. Und diese praktische Gemeinschaft wird dadurch erwiesen, dass wir einerseits sein Wort lesen. A ta praktyczna społeczność jest przez to dowiedziona, że czytamy Jego Słowo. Und dass wir andererseits im Gebet vor ihm sind. A z drugiej strony, że w modlitwie przed Nim jesteśmy. Durch das Wort Gottes spricht Gott, spricht der Herr zu uns, von oben nach unten. Przez Słowo Boże Bóg mówi do nas z góry na dół. Und durch das Gebet sprechen wir zu ihm, von unten nach oben. A przez modlitwę my mówimy do Niego, czyli z dołu do góry ta relacja. Und das ist das, was Gemeinschaft ausmacht. I to jest właśnie to, co oznacza słowo społeczność. Dass man miteinander in Kontakt ist, dass man etwas Gemeinsames teilt. Że jest się razem, ma się wspólnie ten kontakt i dzieli się między sobą. Und ohne diesen täglichen Kontakt können wir keine Frucht für unseren Herrn bringen. A bez tego dziennego kontaktu nie możemy przynosić tego owocu. Nun haben wir schon einiges gelernt über Frucht bringen. I już czegoś się mogliśmy nauczyć na temat przynoszenia owocu. Wir haben erstens gesehen, dass es der ausdrückliche Wille des Herrn Jesus ist, der hat uns dazu auserwählt. I widzieliśmy, że Pan Jezus nas do tego powołał, abyśmy ten owoc przynosili, to jest Jego wola.
Wir haben zweitens gesehen, dass der Vater dadurch verherrlicht wird. Widzieliśmy po drugie, że ojciec jest przez to uwielbiony. Das ist das Ziel des Fruchtbringens. To jest właśnie ten cel przynoszenia owocu. Wir haben eine Voraussetzung gefunden, nämlich, dass wir in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sind. I znaleźliśmy warunek do tego, że musimy być w społeczności z Panem. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Frage stellen, was ist das eigentlich Fruchtbringen? I teraz musimy postawić pytanie, co to jest to przynoszenie owocu? Ist uns das allen klar, was das bedeutet, Frucht zu bringen für den Herrn Jesus, für den Vater? Jest to dla nas wszystkich jasne, co to oznacza przynosić owoc dla Ojca? Der erste Gedanke, der uns dabei kommt, ist vielleicht der folgende. Może ta pierwsza myśl, która nam się przewija, to jest następująca. Die Frucht, das sind die Menschen, die durch unser Zeugnis zum Glauben kommen. Owoc to są ludzie, którzy przez nasze świadectwo uwierzą. No, das ist nicht falsch. I to nie jest błędne mniemanie. Aber so lesen wir es im Neuen Testament nicht. Ale tego tak takiego sformułowania w Nowym Testamencie nie znajdziemy. Der Jesus hat Frucht für Gott gebracht. Pan Jezus przyniósł owoc dla Boga. Und bei dem Jesus sind es tatsächlich Menschen, die zum Glauben kommen. I jeśli chodzi o Pana Jezusa, to faktycznie są to ludzie, czy byli to ludzie, którzy uwierzyli w Boga przez Pana Jezusa. Der Jesus spricht von dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und viel Frucht bringt. Pan Jezus mówi o tym ziarnku pszenicznym, które wpada do ziemi i obumiera i przynosi wiele owocu. Diese Frucht sind tatsächlich Menschen. I tym owocem rzeczywiście są ludzie. Es sind Menschen, die das gleiche Leben haben wie der Herr Jesus. To są ludzie, którzy mają to samo życie jak Pan Jezus. Aus einem Weizenkorn, das stirbt, kommt Weizen hervor. Z tego ziarnka pszenicznego, które obumiera, powstaje tylko i wyłącznie pszenica. Und wir, du und ich, wir sind Frucht des Herrn Jesus. A ty i ja jesteśmy owocem Pana Jezusa. Im Propheten Jesaja in Kapitel 53 lesen wir auch etwas davon. I w Izajasza 53 też coś o tym czytamy. Dort heißt es, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen. Tam czytamy, z pracy duszy swojej ujrzy owoc. Steht da auch das Wort Frucht bei euch? Ja, es gibt Übersetzungen, da steht es anders. Jest inaczej, jest przedmiot. Ale my, jest u nas napisane światło, ale my wiemy, że tam jest. Also, die Frucht, die der Jesus bringt, das sind wir. A więc ten owoc, który Pan Jezus wydał, to jesteśmy my. Aber wenn es darum geht, dass wir Frucht bringen, ist das etwas anders. Ale jeśli my mamy przynosić owoc, to tutaj sprawa ma się troszkę inaczej. Wir haben jetzt drei Stellen aus den Briefen gelesen. I czytaliśmy trzy miejsca z listów. Und diese drei Stellen zeigen uns, was es bedeutet, wenn wir Frucht bringen für den Herrn Jesus. I te miejsca pokazują nam, jaki my owoc przynosimy dla Pana Jezusa. Und da geht es nicht so sehr um Menschen, die zum Glauben kommen. I tam nie chodzi tak bardzo o ludzi, którzy uwierzą. Sondern da geht es um etwas anderes. Tam jest mowa o czymś innym. Das heißt natürlich nicht, dass Gott nicht möchte, dass durch unser Zeugnis Menschen zum Glauben kommen. To oczywiście nie oznacza też, że Bóg nie chce, aby przez nasze świadectwo ludzie uwierzyli. Natürlich möchte er das. Oczywiście, to jest jego życzenie i pragnienie. Wir sind ja als seine Zeugen hier auf dieser Erde zurückgelassen. Bo jesteśmy pozostawieni tutaj na tej ziemi jako jego świadkowie. Aber diese drei Stellen lehren uns doch noch etwas anderes. Ale te trzy miejsca uczą nas jeszcze czegoś innego. In Hebräer 13 haben wir den Ausdruck gefunden, die Frucht der Lippen. W 13 rozdziale widzieliśmy, czy mieliśmy to wyrażenie, owoc warg. In Kolosser 1 haben wir den Ausdruck gefunden, die Frucht der Werke, der Handlungen. W Kolosan widzieliśmy owoc czynu. Und in Galater 5 haben wir etwas gelesen von der Frucht des Geistes. A w Galatian 5 czytaliśmy o owocu ducha. Das ist die Frucht, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. To jest ten owoc, który Duch Święty w nas wyzwala. I widzimy, że w tych trzech miejscach nie ma tutaj bezpośredniej mowy o ludziach. Wir wollen jetzt etwas nachdenken über die Frucht der Lippen. I teraz zastanówmy się trochę nad tym owocem warg. Wir wollen etwas nachdenken über die Frucht der Werke. I również nad tym owocem działania. Und wir wollen etwas nachdenken über die Frucht des Geistes. I również o tym owocu ducha. Wir haben in Hebräer 13 zuerst in Vers 13 gelesen, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. W 13 wierszu czytaliśmy, wyjdźmy do niego
poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Das ist eine weitere Voraussetzung für das Fruchtbringen. To jest kolejny warunek do przynoszenia owocu. Dieser Vers spricht von der Absonderung. Ten wiersz mówi o odłączeniu. Dieser Vers spricht davon, dass es einen Bereich gibt, aus dem wir weggehen müssen. Tu jest mowa o tym takim obszarze, z którego musimy wyjść albo odejść. Dieser Bereich wird hier ein Lager genannt. Ten obszar jest tutaj nazwany jako obóz. Es wird gesagt außerhalb des Lagers. Jest tu mowa poza obóz. Und für die Briefempfänger des Hebräerbriefes war das das Judentum. Dla odbiorców tego listu, czyli Hebrajczyków, było to wyjście z żydostwa. Diese Briefempfänger waren gebürtige Juden. Ci odbiorcy tego listu byli narodowości żydowskiej. Sie lebten in den ganzen jüdischen Vorschriften und im jüdischen Gottesdienst. Żyli w tych wszystkich żydowskich przepisach, w tej żydowskiej służbie Bożej. Und sie werden hier aufgefordert, dieses Lager zu verlassen. I oni są tutaj wezwani, by ten obóz opuścili. Und das wird damit begründet, dass wir hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. I jest to uzasadnione tym, że nie mamy tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy. Wir wollen das jetzt auf uns anwenden. I chcielibyśmy to teraz przenieść na nas. Und dann lernen wir, dass wir Frucht nur dann bringen können, wenn wir uns nicht hier auf dieser Erde zu Hause fühlen. I możemy się nauczyć, że ten owoc możemy przynosić tylko wtedy, jeżeli tutaj na tej ziemi nie będziemy się czuli jak u siebie w domu. Sondern wenn wir uns von dem trennen, was zu dieser Erde gehört. Ale tylko wtedy, gdy odłączymy się od wszystkiego tego, co jest tutaj na tej ziemi. Und das schließt auch alle formalen religiösen Bindungen ein. I to też zawiera w sobie te wszystkie połączenia religijne czy grupy religijne. Das schließt zum Beispiel alle christlichen Benennungen mit ein, Denominationen. To też w tym się zawierają wszystkie chrześcijańskie ugrupowania, nazwy czy denominacje. Das alles sollen wir verlassen. To wszystko mamy opuścić. Wir sollen hinausgehen. Mamy wyjść. Aber das Wichtigste habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ale tego, co najważniejsze, jeszcze nie powiedziałem. Hier steht, lasst uns zu ihm hinausgehen. Tu jest napisane, wyjdźmy więc do Niego. Wir müssen dahin gehen, wo der Jesus ist. Musimy iść tam, gdzie jest Pan Jezus. Und dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir in Johannes 15 schon waren. I wtedy będziemy tam, gdzie w zasadzie już mówiliśmy w Jana 15. Bei der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. W społeczności z Panem Jezusem. Lasst uns zu ihm hinausgehen. Idźmy, wyjdźmy do Niego. Bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Bądźcie we mnie, a ja w was. Wtedy przyniesiecie wiele owocu. Und dann sagt der Schreiber in Vers 15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Hier wird also gesprochen von einem Opfer des Lobes. Tu jest więc mowa o tej ofierze chwały. Und es wird gesagt, dieses Opfer des Lobes ist die Frucht der Lippen. I tą ofiarą chwały czy pochwalną jest owoc warg. Nun, diese Gläubigen, an die Paulus hier schreibt, waren mit dem Opferdienst im Alten Testament gut vertraut. Więc ci wierzący, do których pisarz tutaj, czy Paweł tutaj pisze, byli waren mit dem Opferdienst des Alten Testamentes gut vertraut. Oni doskonale znali te obrzędy składania ofiar starotestamentowych. Aber jetzt wird gesagt, bringt nicht ein Opfer von Tieren, sondern bringt ein Opfer des Lobes. Ale tu jest mowa, nie przynoście ofiar ze zwierząt, ale te ofiary chwały. Wir sind damit vertraut, dass wir keine tierischen Opfer zu Gott bringen. Oczywiście jest nam to też jasne i znamy to, że nie przynosimy Bogu ofiar zwierzęcych. Das war für diese Briefempfänger damals noch etwas anders. Dla odbiorców tego listu to było jeszcze wtedy trochę inaczej. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, ein Schaf zu opfern und das Gott zu bringen. Nikt z nas nie wpadłby na pomysł, aby dzisiaj ofiarować Bogu owieczkę. Aber kennen wir keine Opfer? Ale czy nie znamy żadnych ofiar? Doch, wir kennen doch Opfer. Tak, znamy. Petrus spricht von geistlichen Schlachtopfern. Paweł, Piotr mówi o duchowych ofiarach całopalnych. Und hier schreibt der Schreiber von einem Opfer des Lobes. A tutaj pisarz mówi o tej ofierze pochwalnej.
Geistliche Schlachtopfer sind Opfer des Lobes. Te duchowe ofiary całopalne są właśnie tymi ofiarami pochwalnymi. Aber was bedeutet das jetzt? Co to oznacza? Nun, wir wissen, dass der Herr Jesus das Opfer ist. Wiemy, że Pan Jezus jest ofiarą. Er hat alle Opfer des Alten Testamentes erfüllt. On wypełnił wszystkie ofiary starotestamentowe. Diese Opfer im Alten Testament wiesen alle hin auf den Herrn Jesus. Te wszystkie starotestamentowe ofiary wskazywały na Pana Jezusa. Und mit dem einen Opfer des Herrn Jesus ist der ganze Opferdienst des Alten Testamentes zu Ende gekommen. I z tą jedną doskonałą ofiarą Pana Jezusa zakończyły się wszystkie ofiary starotestamentowe. Aber diese Opfer des Alten Testamentes sprechen alle von der Person des Herrn Jesus. Ale wszystkie ofiary starotestamentowe mówią, wskazują na ofiarę Pana Jezusa. Und wenn wir heute ein geistliches Schlachtopfer bringen, dann sprechen wir zu Gott über das Opfer des Herrn Jesus. I jeśli my dzisiaj przynosimy duchową ofiarę pochwalną, to oznacza, że mówimy o ofierze Pana Jezusa, wspominamy ofiarę Pana Jezusa. Und wenn wir so über den Herrn Jesus und sein Werk nachdenken, dann verbinden wir das mit Lob. I jeśli tak mówimy i myślimy o Panu Jezusie, to łączymy to z chwałą. Das kann gar nicht anders sein, dass wir Lob und Dank im Herzen haben, wenn wir über das Werk des Herrn Jesus am Kreuz nachdenken. Bo nie może być innego stanu niż tylko ten, gdy wspominamy ofiarę Pana Jezusa, że z naszych serc powstaje dziękczynienie i chwała. Hier steht nun Opfer des Lobes. Tu jest napisana ta ofiara pochwalna, ofiara chwały. Es ist ein Unterschied zwischen Dank, Lob und Anbetung. Jest różnica pomiędzy dziękczynieniem, chwałą a uwielbieniem. Was ist der Unterschied? Jaka jest różnica? Ich nehme mal, wer geht von euch zur Schule? Kto z was chodzi do szkoły? Von den Kindern. Okay. Ihr schreibt in der Schule eine Klassenarbeit. Macie w szkole sprawdzian. Und ihr schreibt eine gute Klassenarbeit. I napisaliście dobrze sprawdzian. Und ihr kommt mit der guten Klassenarbeit nach Hause zu euren Eltern. I przychodzicie do rodziców i pokazujecie ten sprawdzian i te oceny. Was machen eure Eltern dann mit euch? I co wtedy wasi rodzice robią? Danken sie euch dafür, dass ihr eine gute Arbeit geschrieben habt? Dziękują wam za to, że napisaliście dobry sprawdzian? Oder loben sie euch dafür? Albo chwalą was za to? Sie loben euch dafür. Chwalą was. Seht ihr, wenn ich mich bedanke bei jemandem, dann bedanke ich mich für das, was jemand für mich getan hat. Zobaczcie, jeśli ja dziękuję za coś, to dziękuję komuś za to, co dla mnie uczynił. Ich bedanke mich nachher bei Simon, dass er übersetzt hat. Dziękuję na przykład Szymonowi, że mnie tłumaczy. Das hat er für mich getan, weil ich immer noch kein Polnisch kann. I to on dla mnie czyni, bo ja ciągle jeszcze nie umiem polskiego. Dafür danke ich. Er hat es für mich getan. I za to dziękuję mu, bo czyni to dla mnie. Aber wenn ich jemanden lobe, dann lobe ich ihn für das, was er generell getan hat. Ale jeśli kogoś chwalę, to chwalę za to, co on ogólnie na przykład uczynił. Nicht unbedingt für mich. Niekoniecznie dla mnie. Und Anbetung geht noch weiter. A uwielbienie idzie jeszcze dalej. Lob und Dank hat damit zu tun, was jemand getan hat. Dziękczynienie i chwalenie ma do czynienia z tym, co ktoś uczynił. Aber Anbetung hat damit zu tun, was jemand ist. Ale uwielbienie jest powiązane z tym, kim ktoś jest. Nun, Gott möchte, dass wir ihm danken. A więc Bóg chce, abyśmy mu dziękowali. Danken für das, was er für uns getan hat. Dziękowali za to, co on dla nas uczynił. Er möchte, dass wir ihn loben. Bóg chce, abyśmy go chwalili czy sławili. Für das, was er generell tut. Za to, co on ogólnie czyni. Und er möchte, dass wir ihn anbeten für das, was er ist. I on chce, abyśmy go uwielbiali za to, kim on jest. Hier heißt es, es ist eine Frucht der Lippen. A tu jest napisane, że jest to owoc warg. Das will sagen, Gott möchte, dass wir dieses Lob, auch Dank und Anbetung aussprechen. Bóg chce, abyśmy to dziękczynienie, chwalenie, czy sławienie i uwielbienie wypowiadali. Nun, wir können natürlich hörbar sprechen mit unseren Lippen. Oczywiście możemy mówić słyszalnie, czy werbalnie naszymi ustami. Aber wir können das natürlich auch im Herzen tun. Ale oczywiście też możemy to uczynić w naszych sercach. Aber Gott möchte, dass wir ihn loben.
Ale Bóg chce, abyśmy go chwalili czy sławili. Dass wir ihm danken und dass wir ihn anbeten. Abyśmy mu dziękowali i abyśmy go uwielbiali. Das soll nicht nur so ein vages Gefühl sein, sondern wir sollen es wirklich formulieren. I to ma nie być takie jakieś tam odczucie, ale Bóg chce, abyśmy to sformułowali. Gott hat Freude daran. I Bóg ma radość w tym. Er wartet darauf. I czeka na to. Nun, wann bringen wir denn eigentlich Gott ein Opfer des Lobes? Kiedy w zasadzie przynosimy tą ofiarę pochwalną Bogu? Wann bringen wir solche geistlichen Schlachtopfer? Kiedy przynosimy takie duchowe ofiary całopalne? Vielleicht antworten wir jetzt, das tun wir am Sonntagmorgen. I może teraz odpowiemy w niedzielę rano. Und die Antwort ist natürlich richtig. I oczywiście jest to dobra odpowiedź. Und doch steht hier was anderes. Ale jednak tu jest napisane coś innego. Hier steht, durch ihn nun lasst uns Gott stets oder immer ein Opfer des Lobes darbringen. Tu jest napisane, przez niego nieustannie składajmy ofiary. Und das meint nicht immer an jedem ersten Tag der Woche. I to nie jest tutaj na myśli nieustannie w każdą pierwszego dnia tygodnia, w każdą niedzielę. Sondern immer meint bei jeder Gelegenheit. Ale nieustannie oznacza przy każdej możliwej okazji. Es bedeutet ganz sicher jeden Tag. A z pewnością oznacza to codziennie. Und nicht nur einmal am Tag, a nie tylko raz dziennie, sondern immer dann, wenn wir Gelegenheit haben. Ale zawsze wtedy, gdy mamy możliwość. Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn wir als Versammlung am Sonntag zum Brotbrechen zusammenkommen. Oczywiście, to jest coś szczególnego, jeśli jesteśmy zgromadzeni jako zgromadzenie w niedzielę rano na łamanie chleba. Denn dann bringen wir gemeinsam geistliche Schlachtopfer. Bo wtedy wspólnie przynosimy te duchowe ofiary. Dann bringen wir gemeinsam Opfer des Lobes. Wtedy wspólnie razem przynosimy te ofiary pochwalne. Aber Gott möchte, dass wir das auch persönlich tun. Ale Bóg też pragnie, abyśmy to czynili osobiście. Auch in unseren Familien können wir das tun. Możemy to czynić w naszych rodzinach. Aber es ist hier zuerst eine persönliche Aufforderung. Ale tu jest to najpierw to osobiste wezwanie. Übrigens, ein Opfer des Lobes bringen wir noch nicht, wenn wir in der Bibel lesen. Ein Opfer des Lobes bringen wir nicht, wenn wir in der Bibel lesen. Ofiarę pochwalną nie przynosimy, gdy czytamy Biblię. Wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott zu uns. Jeśli czytamy Biblię, to Bóg do nas mówi. Und das ist wichtig. I to jest ważne. Aber wenn wir Frucht der Lippen bringen, ale jeśli my przynosimy ten owoc warg, dann sprechen wir zu Gott. To wtedy my mówimy do Boga. Und wie tun wir das? Jak to czynimy? Erstens im Gebet. Po pierwsze modlitwa. Zweitens, auch wenn wir Lieder singen. Po drugie, też jeśli śpiewamy pieśni. Wenn wir zum Beispiel am Sonntagmorgen zusammen sind, um das Brot zu brechen. Jeśli na przykład w niedzielę rano jesteśmy zgromadzeni, by łamać chleb. Wenn wir den Vater anbeten. Jeśli uwielbiamy Ojca, dann tun wir das im Herzen, to czynimy to w sercach, aber wir sprechen das aus in Gebeten und in Liedern, die wir singen. Ale wypowiadamy to też w modlitwach i w pieśniach, które śpiewamy. Und warum lesen wir dann am Sonntagmorgen trotzdem Bibelstellen? A dlaczego mimo wszystko w niedzielę czytamy też jakieś miejsca z Biblii? Wir tun das, weil diese Bibelstellen uns anregen, Gott zu loben in Liedern und Gebeten. Czynimy to dlatego, bo te miejsca z Biblii pobudzają nas do modlitwy i do pieśni. Aber die Opfer des Lobes an sich sind Lieder und Gebete und das, was in unseren Herzen ist. Ale te ofiary pochwalne same w sobie to są modlitwy i pieśni, które wypowiadamy. Und das ist in unserem persönlichen Leben nicht anders. I w naszym osobistym życiu jest nie inaczej. Wir lesen etwas aus der Bibel. Czytamy coś w Biblii. Wir denken über unseren Herrn nach. Myślimy o naszym Panu, rozmyślamy o nim. Und als Ergebnis kommen diese Opfer des Lobes hervor. I jako rezultat powstają te ofiary pochwalne. Und das ist Frucht, auf die Gott wartet. I to jest właśnie ten owoc, na który Bóg czeka. Er möchte, dass wir ihn loben und preisen. On chce, abyśmy go chwalili i sławili. Und das ist Frucht für ihn, an der er seine Freude hat. I to jest owoc dla Niego, w którym On ma upodobanie. Wisst ihr, die Bibel gebraucht ja hier eine Bildersprache. Biblia używa tutaj języka obrazowego. Und die Bilder, die Bibel gebraucht, können wir immer gut verstehen. I te obrazy, których Biblia używa, zawsze możemy dobrze rozumieć. Deshalb steht hier etwas von einer Frucht. Dlatego tu jest mowa o owocu.
Eine Frucht ist doch etwas, auf das man sich freut, wenn man sie isst. Owoc to jest coś, co sprawia nam przyjemność, gdy go spożywamy. Eine Frucht ist so eine besondere Delikatesse, nicht wahr? Można powiedzieć, że to jest taki specjalny przysmak, albo specjał. Deshalb steht hier nicht Brot der Lippen. Dlatego tu nie jest napisane też chleb warg. Ja, Brot ist etwas, was wir zum Leben brauchen. Bo chleb to jest coś, czego potrzebujemy do naszego życia. Aber Frucht ist irgendetwas Besonderes, auf das wir uns freuen. Ale owoc to jest coś szczególnego, z czego, na co bardzo czekamy, z czego się cieszymy. So eine frische Frucht an einem heißen Sommertag, das ist etwas, auf das man sich besonders freut. Na przykład taki świeży owoc w upalny dzień to jest coś, co takie ukojenie nam przynosi, co nam radość sprawia. Und so wartet Gott auf diese Frucht, auf Lob und Dank und Anbetung vor ihm ausgesprochen. I właśnie Bóg czeka na taki owoc w postaci dziękczynienia, chwały i uwielbienia. Dann kommen wir zu Kolosser 1. I przejdźmy do Kolosan, pierwszy rozdział. Und dort haben wir etwas von der Frucht der Werke gelesen. I tu czytaliśmy coś o tym owocu jako czyn. In Vers 10 steht, dass wir würdig des Herrn wandeln sollen zu allem Wohlgefallen. Abyśmy postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Wir sollen in jedem guten Werk Frucht bringen. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Und wir sollen wachsen durch die Erkenntnis Gottes. I wzrastając w poznawaniu Boga. Würdig des Herrn zu wandeln, damit fängt es an. Godnie Pana, od tego się zaczyna. Chodzić godnie Pana. Das bedeutet unser praktisches Leben, unser Verhalten. To jest nasze zachowanie i nasze praktyczne życie. Der Wandel, der hier angesprochen wird, ist das christliche Verhalten, das christliche Leben. To postępowanie, czy to chodzenie, to jest właśnie ta nasza codzienność. Und das soll würdig des Herrn sein. I to ma się odbywać godnie Pana. Das heißt, es soll ihm angemessen sein. To znaczy być w sposób odpowiedni dla Niego, odpowiedni Jemu, godny Jemu. Die Bibel fordert uns im Neuen Testament viermal zu einem würdigen Verhalten auf. Biblia czterokrotnie w Nowym Testamencie wzywa nas do godnego zachowania. In Epheser 4 heißt es, dass wir würdig der Berufung wandeln sollen. Efezjan 4 jest mowa o godnie powołania. Wir sind berufene. Jesteśmy powołanymi. Und dementsprechend sollen wir uns verhalten. I zgodnie z tym powinniśmy się zachowywać. In Philipper 1 steht, dass wir würdig des Evangeliums wandeln sollen. Filipian 1 jest napisane, abyśmy chodzili godnie Ewangelii. Wir haben den Menschen eine Botschaft zu sagen, das ist das Evangelium. Mamy ludziom do powiedzenia tą nowinę. Und unser Verhalten soll damit in Übereinstimmung sein. I nasze zachowanie ma być zgodne z tym, co mówimy. In 1. Thessalonicher 2 lesen wir davon, dass wir würdig des Gottes wandeln sollen, der uns zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. I w Thessaloniczan jest mowa, że mamy chodzić godnie. Würdig des Gottes wandeln, der uns zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Mamy chodzić godnie Boga, który nas powołał do swojego królestwa. Wir haben eine herrliche Zukunft vor uns. Mamy wspaniałą przyszłość przed nami. Und unser Verhalten soll damit in Übereinstimmung sein. I nasze zachowanie ma być godne, czy zgodne z tym. Hier heißt es jetzt, würdig des Herrn zu wandeln. Tu jest mowa o tym, byśmy postępowali, czy chodzili godnie Pana. Wir haben einen Herrn, dem wir angehören und dem wir folgen. Mamy Pana, do którego należymy i za którym idziemy. Und unser tägliches Verhalten soll damit übereinstimmen. I nasze codzienne zachowanie ma być z tym zgodne. Dann sollen wir, das ist das erste. Dann kommt das zweite, wir sollen in jedem guten Werk Frucht bringen. To było pierwsze, drugie, w każdym dobrym uczynku wydając owoc. Gott möchte, dass wir gute Werke tun. Bóg chce, abyśmy czynili dobre uczynki. Aber Vorsicht. Ale uwaga, wir sollen keine guten Werke tun, um das ewige Leben zu bekommen. Nie mamy czynić dobrych uczynków po to, by otrzymać życie wieczne. Das können wir gar nicht. Tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Kein Mensch kann sich durch gute Werke den Himmel verdienen. Żaden człowiek nie jest w stanie sobie zasłużyć na niebo przez dobre uczynki. Aber Gott möchte, dass wir gute Werke tun, weil wir gerettet sind. Ale Bóg chce, abyśmy czynili dobre uczynki, ponieważ jesteśmy wyratowani. Wir tun keine guten Werke, um etwas zu bekommen, sondern weil wir etwas bekommen haben.
nie postępujemy, nie czynimy dobrych uczynków, aby coś otrzymać, ale postępujemy dobrze, ponieważ coś otrzymaliśmy. Und das ist ein ganz großer Unterschied. I to jest wielka, potężna różnica. Diesen Unterschied müssen wir gut beachten. I zwróćmy uwagę na tą różnicę. Das Neue Testament spricht wiederholt von guten Werken. Nowy Testament mówi na nowo o dobrych uczynkach. Es zeigt uns sehr deutlich, dass wir nicht aus Werken gerechtfertigt werden. I pokazuje nam dobitnie, że z uczynków nie możemy być usprawiedliwieni. Aber es zeigt uns sehr wohl, dass wir als Gerechtfertigte jetzt eifrig in guten Werken sein sollen. Ale pokazuje nam, że jako usprawiedliwieni mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. Jeder Tag in unserem Leben ist eine Gelegenheit, gute Werke aus Dankbarkeit für unsere Errettung zu tun. I każdy dzień naszego życia jest tą możliwością, byśmy te dobre uczynki z wdzięczności czynili. Und auf diese guten Werke wartet Gott. I na te dobre uczynki czeka Bóg. Dann wird hier etwas Drittes angefügt, dass wir nämlich wachsen sollen durch die Erkenntnis Gottes. I po trzecie, wzrastając w poznawaniu Boga. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Bóg chce, abyśmy duchowo wzrastali. Wachsen in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus. Wzrastali w łasce i poznaniu naszego Pana. Aber jetzt beachten wir mal die Reihenfolge, die hier steht. Ale zwróćmy uwagę teraz na kolejność. Ich hoffe, dass das in der polnischen Bibel genauso ist. Mam nadzieję, że w polskiej Biblii też tak jest. Hier steht zuerst Frucht bringen und dann wachsen. Najpierw jest mowa wydając owoc, a potem wzrastając. Habt ihr in der Natur schon mal einen Baum gesehen, der erst Frucht bringt und dann wächst? Widzieliście już kiedyś w naturze, żeby drzewo najpierw wydawało owoc, a potem rosło? Ich noch nie. Ja jeszcze nigdy. Zuerst wächst ein Baum. Najpierw drzewo rośnie. Und dann bringt er Frucht. A dopiero później wydaje owoc. Warum dreht Paulus denn die Reihenfolge hier um? Dlaczego Paweł odwrócił tutaj kolejność? Hat er sich vertan? Pomylił się? Nein, ganz bestimmt nicht. Nie, z pewnością nie. Wisst ihr, es gibt manchmal Dinge in der Bibel, die erscheinen uns unlogisch. Wiecie, w Biblii czasem są rzeczy, które dla nas wydają się na pierwszy rzut nielogiczne. So wie hier. Tak jak tu. Erst Frucht bringen und dann wachsen. Najpierw owoc, a potem wzrost. Aber wenn wir an solche Stellen kommen, dann müssen wir nachdenken und fragen, warum ist das so? Ale jeśli znajdziemy takie miejsca, to musimy sobie zadać pytanie, dlaczego tak to jest? Wisst ihr, der Heilige Geist hat sich noch nie vertan. Wiecie, Duch Święty jeszcze nigdy się nie przejęzyczył czy nie pomylił. Ich glaube, das hat einen Grund, warum die Reihenfolge hier umgedreht ist. I myślę, że tu jest poważny powód, dlaczego tak to jest. Ta kolejność jest taka. Stellt euch vor, hier würde stehen, erst wachsen und dann Frucht bringen. Wyobraźcie sobie, że najpierw by było napisane tutaj, wzrastając w poznawaniu Boga i wydając owoc każdym dobrym uczynku. Dann würden wir alle eine gute Ausrede haben, keine Frucht zu bringen. To każdy z nas miałby w momencie dobre usprawiedliwienie, żeby tych owoców nie wydawać. Da würden wir alle sagen, ich bin noch nicht genug gewachsen, deshalb kann ich noch keine Frucht bringen. Każdy z nas by powiedział, no ja jeszcze nie wzrosłem odpowiednio wystarczająco, abym mógł ten dobry owoc wydać. Wir kennen uns doch gut, wir Menschen, oder? Przecież my ludzie znamy siebie bardzo dobrze. Wir sind alle Weltmeister im Erfinden von Ausreden. Bo my, każdy z nas jest mistrzem w wynajdywaniu wytłumaczeń, wymówek. Mein Vater hat mir früher, als ich ein Junge war, immer folgendes oder oft folgendes gesagt. Mój tata, gdy byłem młodzieńcem, następującą rzecz mi często mówił. Er hat gesagt, wenn du einen Menschen kennenlernen willst, dann studiere seine Ausreden. Powiedział mi tak, mówił mi tak, jeśli chcesz poznać jakiegoś człowieka, to przestudiuj jego wypowiedzi. Also, wir würden sagen, ich bin noch nicht genug gewachsen, deshalb kann ich keine Frucht bringen. I powiedzielibyśmy z pewnością, nie jestem jeszcze wystarczająco, nie znam jeszcze Boga wystarczająco dobrze, dlatego nie mogę wydać tego dobrego owocu. Ja, Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Tak, Bóg chce, abyśmy wzrastali duchowo. Aber das ist keine Voraussetzung, um Frucht zu bringen. Ale to nie jest warunek, by wydawać owoc. Der jüngste Gläubige, der sich gerade heute bekehrt hat, der kann sofort Frucht bringen. Ten najmłodszy wierzący, który może przed sekundą się nawrócił, już może wydać owoc. Wir müssen nicht erst ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre Erfahrung sammeln, um Frucht bringen zu können. Nie musimy najpierw rok, trzy lata, pięć lat albo i dłużej zbierać doświadczenia, aby ten owoc wydać. Am ersten Tag unserer Bekehrung können wir Frucht bringen für Gott. Pierwszego dnia naszego nawrócenia już możemy wydać owoc dla Boga. Und deshalb kann das geistliche Wachstum dann anschließen. I do tego ten duchowy wzrost
może i powinien być dołączony. Und das soll es natürlich auch. I tak też powinno mieć to miejsce. Wir gehen noch kurz zum Galaterbrief. I jeszcze krótko do listu do Galacja. Und wir haben in Vers 22 etwas von der Frucht des Geistes gelesen. I w 20 wierszu czytaliśmy coś o owocach ducha, owocu ducha. Diese Frucht des Geistes besteht aus 9 Stücken. Ten owoc ducha składa się z 9 części. Und keine Sorge, wir werden diese 9 Stücke jetzt nicht mehr behandeln. Bez obawy nie będziemy się zajmowali teraz tymi 9 częściami. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht heißt die Früchte des Geistes. Ale chciałbym wskazać dobitnie na to, że tu nie ma mowy o owocach w liczbie mnogiej, sondern hier steht die Frucht des Geistes in der Einzahl. Ale jest tu mowa owocem, czyli liczba pojedyncza, jeden owoc. Es ist eine Frucht, jest to jeden owoc. Und sie besteht aus 9 verschiedenen Teilen. I ten owoc składa się z 9 części. Wir können uns aus diesen 9 Stücken nicht das raussuchen, was uns gut gefällt und das andere lassen. I nie możemy z tych 9 części wybrać sobie to, co nam się akurat podoba, a pozostałe odrzucić. Das Ganze gehört zusammen. To całość jest jednością. Wir können das vergleichen mit einem Blumenstrauß mit 9 verschiedenen Blumen. Możemy to porównać do bukietu z 9 kwiatów. Aber dieser Blumenstrauß ist fest zusammengebunden. I ten bukiet jest związany na dole. Und wenn wir anfangen einzelne Blumen rauszurupfen, wird der ganze Blumenstrauß unansehnlich. I jeśli zaczniemy wyciągać po jednym kwiatku z tego bukietu, to ten bukiet się rozpadnie. Was sind das eigentlich für 9 Dinge, die hier genannt werden? Jakie to są te 9 rzeczy, które tu są wymienione? Es sind alles Eigenschaften. Wszystko to są cechy. Liebe, Freude, Friede. Miłość, radość, pokój. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Sind alles Eigenschaften. Wszystko to są cechy. Findet man diese Eigenschaften bei uns? Czy znajdziemy te cechy u nas, u siebie? Sicherlich nur sehr mangelhaft. Z pewnością tak marnie i biednie. Aber es gibt einen, der diese Eigenschaften perfekt gezeigt hat. Ale jest jeden, który te cechy pokazał doskonale. Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Bei ihm finden wir diese Frucht des Geistes voll entwickelt. U niego ten owoc ducha widzimy w pełni. Aber er möchte, dass aus der Gemeinschaft mit ihm heraus auch in unserem Leben davon etwas sichtbar wird. Ale on też chce, by z tej społeczności z nim w naszym życiu też to było widoczne. Erinnert ihr euch, was wir in Johannes 15 gelesen haben? Pamiętacie, co czytaliśmy w Jana 15? Ihr werdet meine Jünger werden. Będziecie uczniami moimi. Ihr werdet so sein wie ich. Będziecie tacy jak ja. Meine Eigenschaften werden in euch sichtbar werden. Moje cechy będą widzialne w was. Und das ist hier die Frucht des Geistes. I to jest właśnie ten owoc ducha. Der Geist ist hier der Heilige Geist. Tym duchem tutaj jest Duch Święty. Es ist nicht der menschliche Geist, to nie jest ten ludzki duch, sondern der Heilige Geist, der diese Frucht des Herrn Jesus in uns hervorbringt. Ale to jest ten Duch Święty, który ten owoc w nas wywołuje. Und diese Frucht des Geistes kann nur hervorgebracht werden, wenn wir wirklich als Jünger leben. I on może być przyniesiony tylko wtedy, gdy będziemy żyli jako ci uczniowie. Wenn wir von unserem Herrn lernen. Jeśli będziemy uczyli się od naszego Pana. Wenn wir unserem Herrn folgen. Jeśli będziemy szli za naszym Panem. Wenn wir unserem Herrn dienen. Jeśli będziemy służyli naszemu Panu. Deshalb sagt der Herr, ihr werdet meine Jünger werden. Dlatego Pan mówi, będziecie uczniami moimi. Wenn wir ihn anschauen, dann wird etwas von dieser Frucht bei uns zu sehen sein. Jeśli będziemy na niego patrzyli, to wtedy ten owoc będzie w nas widoczny. Und Gott der Vater wartet auf diese Frucht. I Bóg Ojciec czeka na ten owoc. Wir fassen kurz zusammen. Krótko podsumujmy. Hebräer 13 spricht von der Frucht der Lippen. Hebrajczyków 13 mówi o owocu warg. Das ist Lob, Dank und Anbetung, das wir vor Gott aussprechen. Dziękczynienie, chwała i uwielbienie, które możemy przynosić Bogu. Für das, was Gott getan hat und für das, was er ist. Za to, co Bóg uczynił i za to, kim Bóg jest. Wir haben in Kolosser 1 die Frucht der Werke gefunden. W Kolosan widzieliśmy ten owoc dzieł czy czynów. Werke, die wir aus Dankbarkeit tun, weil wir gerettet sind. Czyny czy dzieła, które możemy z wdzięczności uczynić, bo jesteśmy zbawieni. Und wir haben in Galater 5 die Frucht des Heiligen Geistes. I tutaj Galacjan 5 mamy owoc Ducha Świętego. Wesensmerkmale des Herrn Jesus, die allmählich bei uns sichtbar werden. To są te cechy Pana Jezusa, które przynajmniej co nieco w nas mogą być widzialne.
Dazu sind wir berufen. Do tego jesteśmy powołani. Dadurch wird der Vater verherrlicht. Przez to Ojciec jest uwielbiony, wysławiony. Und die Voraussetzung ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn. A warunkiem do tego jest społeczność z naszym Panem. Jetzt bedanke ich mich herzlich für deine Arbeit.